Panie Marszałku, dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość wyciąga wnioski ze swoich błędów. Można też na to spojrzeć w ten sposób i wprowadza de facto w uboższej wersji MdM, wzorując się na dobrym programie, który stworzyła Platforma i PSL, który świetnie funkcjonował i dostarczył setki tysięcy mieszkań polskim rodzinom. Natomiast jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście ceny galopują, popyt znacznie wyprzedza podaż i teraz pytanie jest, co zrobić, ażeby na dzisiejszym rynku mieszkaniowym doprowadzić do obniżenia tych cen. Czy pan minister ma pomysł? Jednym z kluczowych elementów, które dzisiaj powoduje wzrost cen, jest po prostu brak dostępu do gruntów przygotowanych pod inwestycje mieszkaniowe. Fundusze inwestycyjne wykupują od deweloperów często po tysiące mieszkań, znikają z rynku, w związku z tym popyt powoduje wzrost potężny cen. W jaki sposób pan minister chciałby temu zapobiec? W jaki sposób chce zwiększyć do podaży większej ilości gruntów przygotowanych pod inwestycje mieszkaniowe?